Witam! Zwiedzamy teraz drugą odnogę tej wioski umarłych. Tutaj jest ta pani, co się modli przy ognisku. Tam jest ognisko i tak dalej. Prawda, nie byłem jeszcze przy ognisku i nie wiem, po co tu idę, jak powinienem pójść najpierw do ogniska. No ale dobra. To jest właśnie to, że może się... Widziałem ten miecz z boku. Widziałem i nie widziałem. To jest takie, może się uda. Tutaj ktoś wstaje. O, wszyscy wstają. Szaloni wieśniacy. Szaleni. Kurde, machają tymi mdłami. Niestety tu się nie zdobywa. Coś będzie? A. Tu się też gdzieś idzie. Tylko tam są tacy, co. O, strzelają. Ci mali tacy. Tu się nigdzie nie zdobywa buteleczek. I z tego co pamiętam. To jest taki mocarz. Który mnie pokona. Patrzcie, ile ma życia. Pokona mnie, ale ma ciężki miecz. Po co sobie taki miecz wziąłeś, kościu? Nie wiesz, że jak jest ciężki, to się ciężko nosi. 2376 dusz. Otwieramy tutaj coś. Nie pamiętam, to jest skrót czy coś. Tutaj gdzieś jest chyba. Trzeba cały czas uważać. Bardzo dużo tu jest takich różnych. Który to tu strzela? A ten skoro wyrzuca. Tamten z góry. O, tam na dół można iść. Tam coś zielonego się świeci. I tam jest boss, więc właściwie... Też czuję, że tu przyjdę. Dlaczego? Bo mnie zakatują. Na przykład pan z garnkiem. Spokojnie, misiu. Kolorowy. Zapomniałem, że tu jest tak, że... Nie masz butelek, to się... Chłopie, nie pchaj! Za dużo nie zdziałasz. Osada nieumarłych jest tu, ale my możemy sobie zrobić coś takiego, bo tutaj mamy właściwie to zbadane. Podróży do osady nieumarłych. Pójdziemy tu. I stąd pójdziemy, stąd będzie bliżej. Tą stronę mamy zbadaną, to mamy zbadane i potem zostanie nam tylko ten boss, więc... A, tu jeszcze jest takie jedno przejście. I tu są tunele. A, tu można jeszcze. No trochę jeszcze mamy do zrobienia. Dlatego właśnie mówiłem, że stąd często zaczynałem. Bo... Bardzo byli chłopacy. Byli potem ci mali.
tu z góry gdzieś spadał. Nie wiem, czy to jest szybszy sposób. Chyba tak. Mimo wszystko. Zdobądźmy moje dusze. Tam ci panowie tu przychodzą, ale... Poza ty chłopie tym rzucasz. Jak widzicie, można szybciej tu dojść. Tego pokonać, zanim wstanie. No i teraz tego misia kolorowego jeszcze. Może weźmy sobie apteczkę. Biegnie. I cios! Po co ty se chłopie taki ciężki miecz wziąłeś? Ledwo to ciągnie po ziemi. Ale nie, bo będzie ciągnął. To jest taki sposób. Sposób, tego nie wiedziałem, co jest, przyznaję. Nie wiedziałem, że to koleś jest. Tam z góry rzucają te ognie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ognisko. Sorry, nie pamiętałem. To niepotrzebnie wtedy tak daleko szedłem. Ale fajnie. Ten już tu chodzi, ale to już mnie nie interesuje. Tu chyba nie ma żadnych sekretów. No nie pamiętam. Póki w ścianę nie walnę, to... nie będę wiedział. Tu na górze jest taki chyba... chłopak, którego można uratować, bo go złapali w taką klatkę. No dobrze, że zblokowałem. Trochę dziwne, że można zblokować kulę ognistą tarczą, ale w sumie trochę się osłaniam. Tam na dole jest chyba pierścień. O ile mnie pamięć nie... nakrycie głowy. Pamięć nie myli. I teraz tu wam pokażę, tu jest uwięziony ktosiek. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix. An old pyromancer, a crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? No dobra. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Ostatnio jakoś tak poprowadziłem ten ręczny topór, tą akcję, że on nie chciał ze mną rozmawiać. I ja powiedziałem mu, no to nara. Noga wisi.
Ej, ja widziałem gdzieś taką jedną. Aha, to tam gdzieś na domostwie chyba wisiała jedna postać. Misiek przyjdzie tu. Ej, patrzcie, zrobię tak. Aha! To jest potężny wybuch. A, to dusza nieznanego wojownika. A tu na końcu siedzi wróg. Siedzi wróg i szponiasty pierścień ognia. O, tam na dole jest ognisko. Widzicie, to jest pięknie połączone. A szponiasty pierścień ognia to chyba daje mi coś do ognia. Wzmacnia ataki ogniem, lecz zmniejsza absorpcję obrażeń. A to. Tutaj mamy nowe też zbroje. Patrzcie, ile zbroje. I tu są różne statystyki w zależności od tego, przeciwko komu walczymy. Czasem jest niebezpiecznie, bo stoi się przy krawędzi i robi się kółko przypadkowo i skacze do tyłu i do dziury i pff, i parę razy tak wpadłem, przyznaję się. Dobra, no to tu mamy wszystko. Tamten teren jeszcze trzeba zbadać. Tutaj pokonamy tę babkę. O, duszę. Tu jeszcze jeden z garnkiem chodzi. Koleś. Chyba. Tak mi się wydaje, że chodził jeden. Trzeba uważać, bo tu czasami ktoś się na górze siedzi. Mamy już bliżej ognisko, więc spoko maroko na oko. To zobaczymy. Zróbmy taki jeszcze jeden szybki manewr. Coś, czego w Dark Souls się nie robi. Tam pójdziemy oczywiście do tego tunelu, ale chcę spróbować zrobić takie coś. Rzuca tu. Znaczy, na pewno się nie bije na moście. Na pewno się nie bije z dwoma panami z piłami. I odblokować kamerę. Dobra, tam facet. To jeszcze wszystko sobie zbadamy, tylko chciałem dojść tutaj do takiego ogniska po drugiej stronie. Tu jest pan do pogadania. Tam są skróty. No patrzcie, jak to jest rozbudowane. Nie wiem, czy się uda, bo tutaj jest przejście do nowej krainy. Jest winda. O! Z pierwszej i drugiej części kolega. Sigvard się nazywa chyba. Pan Cebula. Czyż nie wygląda jak Cebula? Za dużo nie mówi, ale jest śmieszny. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. No i w Zigwardzie na to jest sposób taki, że uruchamiasz windę i przeskakujesz.
później tam pójdziemy, tam jest ognisko, ale może właśnie dojdziemy teraz do... A tu z góry zjeżdża winda taka. Tutaj chyba też po drodze gdzieś jest jakiś właśnie, o... sekret, gdzie można zaskoczyć. Tu, o ile pamiętam, nie bijemy się z tym wielkoludem, tylko z nim rozmawiamy, mam nadzieję. Patrzcie, jest wielkolud. Wygląda znajomo. Ocenimy to jako... dobre. Na co tu patrzysz, chłopie? Patrzcie, tam wszystko to chodziliśmy. On tu stoi i strzela. Czemu znajomo? Who are you? I help anytime. Młoda biała gałąź. I help anytime. Zawsze. I help anytime. Trzeba sprawdzić kilka ścieżek dialogowych. Co to jest młoda biała gałąź? Ulegnij przemianie, wtapiając się w otoczenie. Rzadko to stosowałem. I on tu nie ma żadnego skarbu. Ale nie wiem, czy to było w tej części. Chyba nie. A, tu jest taki płomienny wielkolud. Czy smog. I tam jest w wieży chyba skarb. Niesamowita ta gra jest, niesamowita. Zróbmy sobie na zakończenie, jak go tutaj ująć. Wielkoluda. Pożegnanie. Do zobaczenia.